początek drogi do jednej z historycznych i kulturalnych części Chengdu. I tak to jest. Kolejki do robienia zdjęć. Już przy wejściu do jednego z historycznych i kulturalnych miejsc w Chengdu, które się nazywa Szeroka i Wąska Alejka. Wanzhaixianzi. Pewnie źle powiedziałam w tonach. W każdym razie ta część miasta składała się z trzech równoległych do siebie uliczek, które między sobą miały 45 takich tradycyjnych podwórzy chińskich. Cała ta dzielnica pochodzi z dynastii Qing, która panowała od XVII do początku XX wieku. Zaraz zobaczycie, jak władze miasta zagospodarowały tą przestrzeń. Wszystkie trzy uliczki zostały odnowione 15 lat temu. Teraz jest to jedno z najbardziej turystycznych i popularnych miejsc w Chengdu, zamienione właśnie na same sklepiki, restauracje, kafejki, pijalnie herbat. Zobaczcie, jak to wygląda. A ludzi jest tutaj pełno. I to nie są żadne wakacje. Rzeczy to tylko w Azji. Tutaj można zobaczyć mapkę, jak to kiedyś wyglądało. Te dwie alejki. Szeroka i Wąska. Czy to, nie wiem, w pekińskich hutongach, czy w Lijiang, Dali, obojętnie gdzie. Wszystkie te antyczne miejsca, to jest po prostu wielkie centrum handlowe, tak naprawdę. W ładniejszych okolicznościach natury bądź architektury. Czy jeszcze nie uszło? W sumie może sama bym się wybrała. A tutaj pani w tradycyjnym stroju ma sesję fotograficzną, a tam jest przedstawienie, fragmenty syczuańskiej opery, trochę inny strój, podobny makijaż, ma jakieś pióra. Bardzo dobre to w bardzo pikantnym sosie ze szczekiem. Bardzo dobre. A to jest właśnie stinky tofu. To są ciasteczka, ale z sezamem. Krewetki w panierce. Jedwabne ciastko. Zdecydowanie jeden z ulubionych deserów moich. Czyli sticky rice z ananasem i tam jest czerwony ryż. Tutaj pani ubija czerwoną pikantną paprykę. Zachęcam,
a można to też robić w ten sposób. Pani gra na tradycyjnym instrumencie chińskim. Robią tradycyjne słodycze. Wyciągają to, tworzą coraz dłuższe pasma. Teczka, które nazywają się dokładnie głęboko smażone, zawijane ciasto. Tutaj króliki, gęsi. Na operę sichuańską. Jak się je syczuański makaron? Jak widać, ten makaron to są takie płaty makaronowe. I bardzo wygodnie się je je. Co widać na załączonym filmie. Niespodzianka tej podróży jest taka, że nie wiem jakim cudem, ale mam biznes klasę. Naprawdę nie wiem jakim cudem się to zarezerwowało. Bynajmniej nie był to mój plan. Całkiem było. Tybetańskie linie lotnicze. Takie są foteliki pierwszej klasy. 亲爱的旅客朋友们，晚上好！欢迎您乘坐新的航空与中国国际。